Siemanko, z tej strony Koli, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG. No i dzisiaj, jak widzicie, jestem w trasie. Cóż, jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, to musicie koniecznie zobaczyć. Jadę odwiedzić Grubego, bo no policja go zabrała. Jak widzieliście poprzedni odcinek, to wiecie, że go właśnie policja zabrała. No i jadę go odwiedzić na komendę. Z tego co wiem, no to kurde, kiepsko jest, powiem wam, kiepsko jest. Także jadę zobaczyć, co tam się tak naprawdę stało. No jakie tam ma zarzuty i tak dalej. No zobaczymy, no nie wiem, czego mam się tam spodziewać. Także jedziemy i wszystkiego się dowiemy. Tutaj gdzieś ta komenda była, to muszę kurczę zobaczyć. No co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, o tutaj, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. No i napiszcie hashtag policja i hashtag gruby w komentarzu, bo przybyłem wam serduszko. Dobra, tu to gdzieś tutaj było, bo ja tu kiedyś byłem. Gdzieś tu przejeżdża. Dobra, to jest tutaj, dobra, zajeżdżamy. O, tych policyjek, nie wiem, gdzie ja tu mogę sobie stanąć. Chyba tutaj jest normalny taki parking. Dobra, stanę sobie tutaj. Światełka wyłączymy. Dobra, wychodzimy i idziemy. Policja, Holender. Co tam ciekawego grubego? Zaraz się zresztą zapytamy. Dobra. O, dzień dobry, witam. Dzień dobry, komisariat policji z tej strony, w czym mogę pomóc? Proszę pana, tutaj przyjechałem na odwiedziny dzisiaj. Na odwiedziny, a do kogo? Do pana pseudonim Gruby. Do pana Miecia. Tak, zgadza się, pseudonim Gruby. Dobrze, to proszę tu za mną. Dobrze, przepraszam, a gdzie Gruby? Gdzie Gruby jest? Zaraz przyjdziemy, tu pan poczeka. Dobrze. Pan poczeka. Dobrze. Oskarżony. Odwiedziny. Idziemy. O, Holender. Przede mną. Siema, Gruby. No, cześć. Siema. Cześć. Kurde. Szufla. Przepraszam, można na osobności porozmawiać? Do sali. Dobrze. Przepraszam, a można na osobności bez pana tutaj? Nie. Kurde. Dobra, chodź Gruby. Siema, Gruby, kurde. Siema, no. Jak tam, co słychać, jak tam samopoczucie? Oj, no to kot. Może być tam, no. Jedzenie słabe. Słabe? Kurde. Tak. Ale komputer choć jest w sali, wiesz, tu w celi. Tak? Jest? No. Cholera, tak. I kanapa wygląda, no. Ty, to w porządku. Pewnie z Unii dostali jakieś dofinansowanie czy coś, bo... Pewnie tak... Patrzę, bo ta... Pewnie tak będzie. To mówisz, że w miarę warunki w porządku. A na wiosce co słychać? Ty... Na wiosce po staremu. No nic nowego, słuchaj. A. Nic nowego nie ma. Cisza jest, powiem ci. Cisza, jakoś tak dziwnie. Kukurydzie już pokosiłeś? Ty, nie. Dopiero niedługo będzie trzeba kosić, wiesz? Co i dobrze, niedługo, no to dobrze. Ten Mirek przyjedzie. Bym ci pomógł, ale o widzisz. Cholera, byś przyjechał, bo ja wiem, że ty gruby ciągnikiem jeździć umiesz. Mirek mówił, że siczkarnia przyjedzie, to pomoże trochę. No widzisz. Ty, słuchaj, i kiedy cię wypuszczają? Jakoś niedługo? Człowieku, to spożar się Boże, 15 lat dostałem. Ile? 15 lat. Ja pierdziel, to coś ty zrobił. O, nieważne, o jest. Mówię, jakieś zabójstwo mnie wrobili, mnie w jakieś zabójstwo. 60. Ktoś musiał się rozpróć. Ktoś tak, musiał cię podpieprzyć. Tak. Pomówienia. Ale pewnie. To ja tego nie zrobiłem. Ja wiem, gruby, ty byś nie zabił człowieka. No ile sytuacji było, ty byś nie zabił człowieka. Ktoś musiał cię wrobić. Tak. Ja mam pewne podejrzenia. I mówię tak, 15 lat mówią, albo... No. Można wykup zrobić. O, no. Jaki wykup? 7000 łapek w górę. 7000 łapek w górę? Cholera, to trochę... No. I dużo, kurna, ja mówię, skąd to nabrać tyle, ludzie. Ale ty nie da rady jakoś, może tu jakoś, wiesz, mniej? Bo tyle... Mówi to... nie. Nie? Ja i ty, ja skąd ja tego wezmę? Ja nie wiem, ja tu się nawet nie pytałem, czy mniej, czy więcej. Ty, a może widzowie by pomogli, co?
No ja nie wiem, czy oni tam idą, tam oni, czy dadzą radę, tak ja nie wiem, no. Ciekawe, czy Dobrze życzliwi mi by zrobią było, sobie. pasowałoby, no. Pasowałoby, bo gdzie ty to Bo ja będziesz się tego nie kłócić? zrobiłem, ja jestem niewinny. Ja wiem, gruby, kurde, cholera. Może widzowie by pomogli, by zostawili łapkę w górę, to byś wyszedł. Bo gdzie to 15 lat siedzieć, słuchaj. A człowieku. Ja pierdzielę, kurde, przecież to tyle czasu jest zmarnowanego. Ta, weź tym pierdnu z nim sieć tu. O Ty, ja tu mam Jezu. podejrzenia, kto cię mógł robić. Ta? No ale nie, wiesz, to na razie nic pewnego, on tam nie... Głośno nie mów, bo tu widzisz, No, stoi głośno nie ci, będzie... rozumiesz i o. Tak. Cholera, dobra. 7 tysięcy, może zaraz z nim porozmawiam, to wiesz, to może coś tam No to pogadaj z by nim, no. zszedł. A coś potrzebujesz, to ja ci mogę coś dowieść, czy coś, czy nie? Oj, tam, ja tam nic nie potrzebuję. Dobrze jest, ci powiem, że ten. Widzisz, że to No, oj, tam się siedzi, no. człowiek nic nie zrobi, a musi siedzieć, cholera jasna. Tak, i widzisz, o, i nic tu nie zrobisz, tutaj nic im nie powiesz. Nie powiesz nic. I tu i Nie. weź siedź w takiej celi, słuchaj, tak jak ty tam. No, no Ja to tak. później tam będę szedł, to zerknę tam do ciebie Ty jeszcze. zerknij, zobacz. Nie, powiem ci, nie ma biedy być. Jak ja to się patrzę na filmach, oglądałem kiedyś. No. No to te drewniane krzesła, jakiś tam te No. kibel jakiś. No. Tu jest dobrze, o i pufa jest, i się położyć, i Wow. tego, i komputer. Najważniejsze, telewizor, komputer jest. Da się tam wszystko robić. Ty, to... Internetu to tam nie ma bardzo tam, No... ale tam co tam tego to się Jakąś to gierkę obejrzy można. co, czy jakie gram grę tam, no. Ty, to nie jest... Pasjansa tam ubrany chyba jest tylko, no. Nie jest źle, ale kurde, dobra pogoda, by człowiek na dworze coś porobił. Byś po Pogoda BMC, dobra. przy BMC byś pogrzebał. Oj, dobra, już nie mogę. No dobra. Dobra, a co... Ja ile tu czasu jest na ten, na rozmawianie? Ja nie wiem, jego się pyta. Dobra, to już. Przepraszam, ile jeszcze czasu mam? Minuta 30. Dobra. Dobra, gruby, to słuchaj. Ja zaraz z nim pogadam. Ja coś spróbuję, nie wiem, może wiesz, porozmawiać, czy może mniej Ta? da tych łapek. Bo 7 Co ty tysięcy, to ja gada? nie wiem, czy widzowie dadzą radę, jeżeli... Mam nadzieję, że dadzą radę, żeby cię wypuścili. No ja też mam nadzieję. No O bo... Jezu, proszę cię, bo to nie mogę. Ja to długo nie wytrzymam. Ja wiem, gruby. Jeszcze kawałek tu Przepraszam. mówisz spacerniaka, tutaj nie ma. Cholera, ja wiem, że ty długo już nie No. wytrzymasz. Mam nadzieję, że widzowie jak najszybciej dadzą radę wbić. Widzowie, No oby. pomóżcie grubemu, widzicie jaki smutny jest. Musicie te 7 tysięcy łapek wbić, inaczej... Minuta. Dobrze, dobrze już, chwilkę. Co gruby, trzymaj się, żebyś No, tu, dobra. wiesz, żeby się dobrze trzymał. Ja spróbuję z widzami tutaj ciebie jak najszybciej uwolnić. Mam nadzieję, że No widzowie są dobra, życzliwi. tam. Dobra. Żeby jak... Przyjdź tam kiedy jeszcze, o, Przyjadę. przyjdziesz. Przyjadę, No pogadamy, dobra. słuchaj, rozumiesz. Jak coś będzie Dobra, trzeba, to no. wiesz, zadzwoń. A, kurde, to ty tu komórki nie masz chyba. Tu jest stacjonarny jakiś tam jest, to tam można Jest? 30 przedzwonić. sekund. Dobra. Dobra, gruby. No. To trzymaj się, szufla. No, na razie, szufla. Szufla i trzymaj się. No. I trzymaj się. Dobra, nara. Dobra, no. Już wszystko. Wszystko Otwieraj dobra. te wieżeje. Cześć, gruby, cześć. Oskarżony No, nara. ślewną. Wolniej. Widzę, Pod widzę. ścianę. Bu. Pod ścianę. Ręce, nogi szeroko. O, widzicie tu różne te procedury? Latarkoś, cholera, to te procedury jakie są, no. Do sali. Można prosić na słowo? Zaraz przyjdę. Można prosić? Oczywiście, słucham. Proszę pana, sprawę mam. Słyszałem, że tutaj dużo zarzutów. Jakie to są zarzuty, jak można wiedzieć? Co tutaj grozi? Ile lat i za co, proszę pana? No niestety nie mogę takich informacji Proszę zdradzić. pana, ale ja tutaj najlepszy przyjaciel. Musi pan powiedzieć. Jeden z członków tej grupy całej przestępczej po prostu się wysypał na wszystkich. Po prostu, No pan rozumiem, wprost. ale to jakieś duże zarzuty? Dużo to mało powiedziane, proszę pana. A ile grozi lat? 15. Cholera, proszę pana, cholera, a Jak je... na razie. Uff, i to jeszcze może coś dojść? No i jeszcze niektóre sprawy są w Proszę toku. pana,
Kaucja, jak wygląda z kaucją? Ile? No, kaucja to jest, proszę pana, 7000 łapek w górę. Ja pierdzielę. Proszę pana, da radę zejść do, nie wiem, 4? Nie ma opcji. 7000 i tak. 5. Nasz teryfikator kar, no niestety jest. Proszę pana, chociaż jest... do 6. Nie ma takiej możliwości, proszę pana. 7000 i tak jest najmniejsze. Najniższe, co mogą dać. Widzowie, pomóżcie. 7000. No mniej się nie da. Mniej się nie da za takie coś, proszę pana. 7000 łapek i gruby wychodzi z więzienia, tak? Tak. Dobrze. No cóż, no. Nie da się mniej, tak? Rozumiem, że nie ma opcji. Nie da się. Niestety. Proszę pana, no cóż, no co ja panu powiem, no dobrze, że chociaż mogłem odwiedzić grubego tutaj. Przyjadę jeszcze. Dokładnie. Mam nadzieję, dobrze, że kolejnym razem przyjadę po jego odbiór. To zobaczymy. Mam nadzieję. Dobrze, proszę pana. Ja muszę już iść, bo mam jeszcze kilka informacji do przekazania moim widzom. Dobrze, nie ma problemu. Dobrze, to... Niech pan nie przyjadę. To przepraszam, może ręki nie będę podawać, bo pan zatrzymał grubego. Chyba pan rozumie. Dobrze, już sobie pójdę. Dobrze, ale przepraszam, po co ta agresja? Dobra, dobrze, do widzenia. Widzicie, no widzowie, tutaj takiej kultury może nie ma w tej policji. Nie, miałem jeszcze grubego, kurde cholera. Halo? Jeszcze miałem go tylko odwiedzić, zobaczyć tam, tylko zerknę, pokażę. Przepraszam chwilę, ja muszę tylko jeszcze zerknąć. Gdzie pan? Przepraszam. Gruby, ale... trzymaj się! O, no, dobra, nara. Trzymaj się, odwiedzę cię później. Dobra, no, nara. No, cześć. Zobacz, tu dobrze jest, widzisz, dobrze jest. No, widzę, dobra, dobrze na razie. Jest. Proszę pana, chciałem tylko odwiedzić grubego. No, miał pan czas. No, widzę... No, znowu. Widzicie, to w takim razie te warunki są spoko. Tam widziałem, że ma jakiś telewizor, kanapę, jakąś kibel też tam ma, ale to tam nie ma źle, nie? Nie ma źle. Co? Słucham. Coś jeszcze pan tu stoi? Dobrze, już sobie jadę. Dobra, czekajcie widzowie, jak odjadę stąd, bo patrzę, że to wiecie, to nie ma co... Nie ma co z policją tutaj tego. No widzicie, no 7000 łapek, cholera, musimy uwolnić grubego. Widzowie, pomóżcie. Musimy wbić 7000 łapek, bo inaczej gruby nie wyjdzie z więzienia. Mam nadzieję, że pomożecie i dam radę jak najszybciej te łapki zdobyć. Wtedy gruby wyjdzie, no, szybciej, tak? Mam nadzieję, że to nie będzie długo trwało, bo widzicie, troszeczkę mu smutno. Ja tutaj sobie stanę koło tego. I rozumiecie, 7000 łapek, gruby wychodzi z więzienia. Dlatego proszę was o pomoc. No niestety sam tutaj nic nie zdziałam. To zależy wszystko od was. Jeżeli chcecie, żeby gruby wyszedł, musicie te łapki wbić. No widzicie, że nie było formy negocjacji. Próbowałem zbić do 4, 5, 6. Nie ma nawet żadnej opcji. 7000 to jest minimum. No i trochę mi się szkoda grubego zrobiło. On tak mu trochę przykrowato z tego, co widziałem. No bo komu by nie było, jak to tyle lat trzeba siedzieć, jakieś tam zarzuty ma. No nie wiem, no... Przeklapane. A ja wiem, że on nic złego nie zrobił. Także... Dobrze, żeby jak najszybciej wyszedł. Także widzowie, co? Liczę na waszą pomoc. Jeżeli możecie, to wysyłajcie też swoim kolegom. Na przykład wyślijcie do swojego kolegi i napiszcie, że... Linka do swojego kolegi do tego filmu, napiszcie... Weź bi, zostaw łapkę, żeby i subskrypcję, żeby gruby wyszedł, nie? Tak możecie zrobić. Wysłać do kolegi. No jeżeli możecie, tak... Jeżeli możecie, jeżeli to zrobicie, to naprawdę jesteście sympatyczni i wam się coś na pewno dobrego w życiu przydarzy. Jeżeli nie, no to zostawcie chociaż łapkę w górę. No i subskrypcję, żeby to trafiło jak najwięcej ludzi, bo to jest absurd, widzowie, to jest absurd, żeby nie, za niewinność karać. Także cóż, ja wam życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, aby wam się wszystko powodziło i żeby was złe sytuacje w życiu nie spotykały. I co? Zostawcie jeszcze raz suba, lajka, żeby uwolnić grubego. No i napiszcie jakiś komentarz, co o tym w ogóle sądzicie. Trzymajcie się i do kolejnego, siema. Bo 7000 to ja nie wiem, czy widzowie dadzą radę, jeżeli... Mam nadzieję, że dadzą radę, żeby cię wypuścili. No ja też mam nadzieję. O no bo... Jezu, proszę cię, bo to nie mogę. Ja to długo nie wytrzymam.